9:37 to jest poranek WTK. Ja nazywam się Mateusz Borys, a teraz porozmawiamy o leśnikach. Ze mną dwie panie. Marta Dadacz, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Dzień dobry, witam. Jest również pani Monika Kubiak, edukator leśny, Nadleśnictwo Pniewy. Dzień dobry, witam panią również bardzo serdecznie. Ja właśnie dopasowałem się dzisiaj do was, specjalnie dla was taki zielony kubek prosto z lasu. Pytanie podstawowe, czym zajmują się leśnicy i dlaczego będziemy teraz rozmawiać o waszej wyjątkowej akcji? Dbamy przede wszystkim o zrównoważony rozwój gospodarki leśnej. Dbamy o to, żeby ten las wyglądał jak najlepiej i żeby jak najdłużej służył Polakom i kolejnym pokoleniom. No i z tego was znamy. Tymczasem wy się angażujecie w jeszcze dodatkowe akcje. Oczywiście. Jakby naszą misją też taką społeczną jest szerzenie edukacji leśnej, wiedzy o lesie, opowiadanie też o swojej pracy, bo wiemy, że wielu ludzi nie zna naprawdę tego, czym my się zajmujemy w lasach. No ale też nasza ostatnia akcja właśnie była skierowana do takich grup, które zazwyczaj nie mogą korzystać z tej edukacji leśnej tak stricte w lesie. Stąd właśnie też ta akcja, która miała miejsce ostatnio. No właśnie, skąd pomysł na taką akcję? W zasadzie jeszcze nie było w dyrekcji poznańskiej takiej akcji. Skąd pomysł na akcję? Otóż dzieci z oddziałów onkologicznych w Poznaniu nie mogą same przyjść do lasów z wiadomych względów. Dlatego my, leśnicy, postanowiliśmy las przynieść do nich. I chcieliśmy, żeby to dzięki tej akcji, choć na chwilę mogli zapomnieć o tych problemach związanych z tą trudną codziennością, żeby mogli swoje myśli skierować w inną stronę, żeby troszeczkę mogli się od nas, leśników, zarazić tą zieloną radością, którą my de facto możemy czerpać z lasu. Zielona radość. Rozumiem, że nie przyszliście z dzikami, sarnami, jeleniami, tylko z zupełnie czymś innym. Nie, no niestety te oddziały, które odwiedzaliśmy, mają swoje obostrzenia i nie mogliśmy tam wnieść tej cząstki lasu, chociaż bardzo chcieliśmy. Dlatego tą cząstkę lasu wnieśliśmy własnymi osobami. Tak jak już Marta mówiła, w ogóle leśnicy to jest taki gatunek ludzi, który jest bardzo zadowolony z życia. To są pasjonaci, my bardzo kochamy swoją pracę i bardzo, bardzo lubimy opowiadać o naszej pracy, ale też o przyrodzie. My żyjemy z lasu, żyjemy dla lasu i dlatego chętnie się dzielimy tym, co odczuwamy na co dzień. I muszę powiedzieć, że ta akcja była wyjątkowa nie tylko, myślę, dla tych dzieci, ale też dla nas, dlatego że to się nie zdarza codziennie. My jednak nasza praca polega na tym, że my jesteśmy stale w lesie, gdzieś tam zajmujemy się tymi gospodarczymi sprawami w biurze i tak dalej. A to było takie oderwanie właśnie też dla nas troszkę od lasu i przyniesienie tego czegoś dobrego tam na ten oddział. I myślę, że to było doświadczenie też ważne dla nas, dla nas, dla leśników. Czegoś dobrego, czyli? W zasadzie projekt składał się z dwóch etapów. Pierwszym etapem było nakręcenie filmu takiego pełnego pozytywnej zielonej energii, radości, którą chcieliśmy przekazać dalej. W realizacji tego materiału filmowego pomogli nam między innymi administratorzy z całego kraju, którzy zajmują się prowadzeniem leśnych profili społecznościowych, a także w pierwszą część tego projektu zaangażowały się dzieci z przedszkola językowego w Skokach, które wykonały na tym materiale filmowym niesamowitą niespodziankę dla swoich rówieśników ze szpitala. Przygotowały muzyczną oprawę. Śpiewaliśmy razem wspólnie kolędy, razem pakowaliśmy prezenty dla tych dzieci. Dzieci także przygotowały własnoręcznie ozdoby na choinkę, którą ubieraliśmy. Także ta radość, którą możemy przekazywać dalej, chcemy ją zarażać innych. Także innych wciągaliśmy w tą akcję. Na podstawie tej akcji widać niesamowitą siłę, jaka drzemie w leśnikach, kiedy razem łączymy siły i kiedy razem możemy zrobić coś dobrego. Także ten czas, oprócz ofiarowywania prezentów dla dzieci z oddziałów onkologicznych w Poznaniu, to było wyjątkowe, że mogliśmy właśnie przeprowadzić jeszcze te warsztaty naprawdę w bardzo takiej rozbudowanej formie, bo mieliśmy przygotowane cztery stanowiska. Było to stanowisko mikroskopowe, na którym dzieci mogły zapoznać się z mikrokosmosem świata owadów saproksylicznych, a także obejrzeć na przykład pszczołę lub
tak groźnego kleszcza bądź roztocza, który generalnie nie widać gołym okiem. Na drugim stanowisku poświęconym ptakom dzieci mogły posłuchać odgłosów ptaków, mogły obejrzeć pióra ptasie pod lupą, porównać sobie, jak wygląda pióro ptaka drapieżnika nocnego i drapieżnika dziennego, różnice w budowie tych piór, a także odmienny styl lotu w związku z tym związany. Kolejne stanowisko było stanowiskiem poświęconym ssakom, które żyją w naszych lasach. Generalnie temat warsztatu był poświęcony zwierzętom, które żyją w naszych lasach. Na tym stanowisku poświęconym ssakom dzieci mogły się dowiedzieć, co było nie lada odkryciem, że sarna nie jest żoną jelenia. Mogły sobie porównać poroże na przykład króla naszych lasów, jelenia, z porożem Daniela, łosia, który jest bardzo imponujących rozmiarów, z porożem sarny. Także dzieci widać było, że ich oczy zapłonęły taką radością, nową ciekawością świata. Było dla nas to naprawdę niesamowite doświadczenie. Każde z dzieci, które miało tylko ochotę, mogło skorzystać także ze stanowiska poświęconego grom i zabawom edukacyjnych. Mogły tam sobie poukładać puzzle bądź różne układanki z grafikami leśnymi. Mhm. Mogły też tam odrysować kształty leśnych zwierząt wykonanych z naturalnego drewna. Oczy dzieci były bardzo duże, a was oczy nie piekły? Bo umówmy się, jesteśmy tylko zwykłymi ludźmi. Ja wiem, że leśnicy to są dobrzy ludzie, twardzi ludzie, wytrzymali. Jednakże no, kiedy stykamy się z takim ludzkim dramatem, no trudno przejść obok tego obojętnie. No rzeczywiście. Ja zawsze myślałam, że jestem odważna, bo generalnie wydaje mi się, że jestem odważna. Nigdy niczego się nie bałam, ale kiedy Marta zadzwoniła do mnie do nadleśnictwa i zapytała się, czy wezmę udział w tej akcji, oczywiście bez wahania się zgodziłam, powiedziałam tak. Po czym odłożyłam słuchawkę i zaczęło do mnie docierać, na jaki oddział się wybieramy. No i długo w domu myślałam nad tym, bo jednak mam dzieci w podobnym wieku i w ogóle, kiedy kobieta staje się matką, takie rzeczy zupełnie inaczej odbiera. Ale pomyślałam sobie, że dobrze, może to będzie jakieś doświadczenie życiowe i faktycznie tak było. Przyznam szczerze, że naprawdę będąc tam na oddziale, dawałam z siebie wszystko i myślę, że nie było widać tego, co się w środku dzieje, ale gdzieś po wyjściu z oddziału jednak dałam odczuć domownikom, że jednak było to dla mnie trudne doświadczenie, aczkolwiek bardzo ważne i bardzo jestem wdzięczna, że mogłam wziąć udział w tej akcji. Dla mnie też, nie ukrywam, było to trudne doświadczenie, bo mój syn niestety zmarł w tamtym szpitalu. Także ja też jako mama przeżywałam pewne rzeczy na nowo, ale tym bardziej jak wiem, jak cenne jest życie dzieci i ileż nam rodzicom potrzeba siły. Dla mnie ta akcja miała dodatkowy taki wymiar, także bardzo się cieszę, że mogliśmy też porozmawiać z tymi rodzicami, by ich myśli choć na chwilę oderwać od tego trudu choroby. Także było to dla nas niesamowite doświadczenie. Przy okazji też mogliśmy edukować tych rodziców, pokazywać im swoją pełną pasji pracę. Tak, a dzieciaki tak. O co najczęściej dopytywały? Naprawdę było wiele pytań. Przede wszystkim właśnie czym się różni róg od poroża. Niech mnie pani nie pyta. Bo... No zapraszamy do PNIEW, do ośrodka edukacji. Wyjaśnimy panu dokładnie. Jakieś takie najbardziej zaskakujące pytanie, które wam utkwiło w głowie? No właśnie takim fenomenem dla mnie było to, że ktoś myślał, że jeleń i sarna to jest ten sam gatunek. Ja przyznam szczerze, że do tej pory tak myślałem, ale to nie, nie. Zdecydowanie nie. To jeleń, żoną jelenia jest kto? Łania. Łania, a sarna jest żoną kogo? Kozła. Okej, dobrze. Czyli ja też powinienem się wybrać do was, do tak, PNIEW. Serdecznie tak, serdecznie zapraszamy. Chociaż teraz czytam taką bardzo ciekawą książkę, bo to jest książka sprzed 100 lat, Nasz Las. Nie wiem, czy panie kojarzycie, czy nie kojarzycie? Nie. Jakowski, Jałkowski?
Nie. Pewnie to wstyd dla leśnika, ale nie. Nie, nie. Wy się nie macie czego wstydzić. Wy powinniście wszystkim mówić, że leśnicy potrafią zdziałać prawdziwe cuda. Dziękuję bardzo za to spotkanie. Dziękujemy również. Marta Dadacz i pani Monika Kubiak były moimi i państwa gośćmi. Dziękuję raz jeszcze. Chociaż tak się zastanawiam, wy jesteście takie pełne życia, a mówicie, że żyjecie tak jak las. A las w tym momencie chyba taki właśnie bardziej uśpiony. Czy nie? Czy tylko mi się wydaje? No, wbrew pozorom w lesie teraz się dużo dzieje, także prace leśne trwają cały rok. Oczywiście najintensywniejsze prace skumulowane są w miesiącach wiosennych, ale tak naprawdę leśnik pracuje cały rok i dla leśnika nie ma nigdy brzydkiej pogody. Zawsze jest dobra. Okej, okay. To wytrwałości życzę. Raz jeszcze dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 9:47. Drodzy Państwo, robimy sobie krótką przerwę i powracamy. Być może wydawca Pulsu Dnia, a być może Mateusz Kuźniewski. On nam ma zdradzić nieco więcej informacji na temat treningu Lecha Poznań na Cyprze. Jesteśmy tam z naszą kamerą o 10:30 na żywo. Będziemy mogli się połączyć z Lechitami. Zostańcie z nami.